Witam serdecznie na kanale Super Vegan. Dziś pokażę Wam, jak zrobić bardzo, bardzo szybkie danie z klopsikami. Ale, moi drodzy, tutaj troszeczkę tak złośliwie nie pokażę Wam, jak zrobić te dwa rodzaje klopsików. Jeżeli chcecie, żebym Wam je pokazał, napiszcie w komentarzu pod filmem w YouTubie klopsiki. A wówczas, jeżeli będzie dużo chętnych, z miłą chęcią Wam pokażę. A teraz serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, do komentowania i udostępniania. Siadajcie wygodnie i zaczynamy. Do garnka dodajemy dwie łyżki oleju. Kiedy już mamy wszystko rozgrzane, leci cebula i papryka jednocześnie. Wszystko mieszamy i dusimy mniej więcej przez 1,5 minuty. Po 1,5 minuty dodajemy łodygi świeżego selera oraz cukinię. I podsmażamy to, mieszając od czasu do czasu, tak do 2 minut. Po tym czasie frunie posiekany, krótko mówiąc, pomidor w półksiężyce. I powielamy proces. Smażymy to przez minutę. Po minucie czasu dodajemy groszek szparagowy i dusimy to minutę. Po minucie dodajemy szparagi i wszystko dusimy 1,5 minuty. Tak, żeby nam już ten groszek zielony fajnie już miękł. I dodajemy puszka kukurydzy oraz pasatę. Wszystko dokładnie mieszamy i dusimy minutę. I po tym czasie dodaję bezpośrednio pak choi. Ja bardzo lubię pak choi taki prawie że surowy, dlatego tutaj już jest praktycznie wszystko na speedzie i wszystko krótko robione. Dlatego właśnie taki Wam wcześniej czas podawałem, żeby wszystkie warzywa już były fajnie podduszone. Po niecałej minucie dodaję, po 30 sekundach tak szczerze, dodaję pęczek zielonej cebulki oraz pęczek koperku. Wszystko mieszam i dodaję od razu po wymieszaniu kolejne składniki. Widzicie, to już nam fajnie się zagęszcza. Kiedy jest wszystko już dokładnie wymieszane, sprawdzamy oczywiście wcześniej, że nie macie pewności, czy na przykład zielony groszek jest miękki. Jeżeli jest już taki al dente, dodaję czosnek, jak widzicie, i przyprawy, czyli wędzona papryka, zioła oregano oraz miks ziół włoskich. I na koniec moja ukochana wędzona chili. Wszystko mieszam. Kiedy wszystko już jest wymieszane, na sam koniec dodaję dwie kostki bulionowe. One w tym dodadzą nam takiej, jakby to określić, takie, raz, że nam to zagęści fajnie i takie, że tak powiem, maślane, że tak powiem, się to wszystko nam zrobi. Będzie miał fajną taką konsystencję gęstą. I tutaj teraz, moi drodzy, moje klopsiki, troszeczkę złośliwe, ponieważ nie pokazuję Wam, jak to zrobić, a to tylko dlatego, bo jeżeli chcecie, żebym pokazał, jak to robić, proszę zostawcie komentarz klopsiki. Mam tutaj dwa rodzaje klopsików. Jedne takie, umówmy się, bardziej jeszcze tak mięsne, drugie bardziej warzywne. Zresztą kolorem też po sobie widać. Tutaj są takie bardziej, że tak powiem, klasyczne, jakie znamy. Wcześniejsze są już z dodatkiem buraku, a tyle to dodam. Widzicie, bardzo się fajnie je podsmaża. Można je robić na patelni oraz w piekarniku. No i tutaj mam gotowe pierwszą rundkę, a tutaj Wam i jeszcze Wam pokażę przy okazji, jak wyglądają moje klopsiki
buraczane. Jak widzicie, inny już całkiem kolor. I szybkie podsmażenie i jedziemy. Ja sobie dodatkowo do tego dania zrobiłem własny makaron. Jeżeli chcecie, żebym Wam pokazał, to jak go się robi, dajcie mi znać. Jest makaron szpinakowy z marchewki oraz klasyczny. Jest już nałożony na patelni. Teraz nasze gulasz warzywny. Na górę dwa rodzaje naszych seksownych klopsików. Pięknie dekorujemy. Całą górę bardzo lubię posypać rzeżuchą albo koperkiem, jeżeli wolicie. To już akurat zostawiam Waszej preferencji smakowych. I kochani, w ten oto sposób mamy te proste, pyszne danie. Mam nadzieję, że nie widzicie nic w tym skomplikowanego. Proszę, zobaczcie, no, wygląda godnie. No. Och, ślinka leci. Zapraszam serdecznie nowe osoby, jeżeli tutaj takie są, do subskrypcji mojego kanału, do odwiedzenia mojego fanpage'a. Wszystkich gorąco, gorąco zapraszam do komentowania oraz udostępniania moich filmów. Pomożecie mi zwiększyć zasięg i dotrzeć do większego grona widzów. Dziękuję kochani za Wasz czas, dziękuję za Wasze bardzo miłe komentarze, za Wasze wsparcie. Jest to mega, mega budujące dla mnie i mega motywujące. Jeszcze raz wielkie dzięki, buzia, do zobaczenia wkrótce.